Witajcie w ten piękny, słoneczny, już prawie letni dzień. Jesteśmy dzisiaj na inwestycji w Zabrzu. Mamy tutaj domek parterowy. Wykonujemy wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, czyli rekuperację. Jesteśmy na samym początku. W zasadzie dopiero wnieśliśmy sprzęt. Chłopaki przygotowują się do tego, żeby zrobić otwory w stropie. A my chciałbym, żebyśmy poruszyli dzisiaj temat kanałów elastycznych. Dlaczego właśnie taki temat? Jest to bardzo ważne, aby kanały, które są użyte w naszym systemie rekuperacji, były dobre jakościowo. To w nich powietrze będzie płynęło przez kolejne lata w waszych instalacjach i to na nich jest największe ryzyko osadzenia się wszelkiego rodzaju grzyba, zalegania wilgoci itd. Także kanały elastyczne, które my wybraliśmy do montażu instalacji, to są dokładnie te, które widzicie za mną. Właśnie rozłożyliśmy je tutaj, te cztery krążki w garażu. Są przygotowane, czekają na swój montaż. To jest rura Spectra IP o przekroju 75 mm. Dlaczego właśnie taka rura? Wybraliśmy ją, ponieważ ma ona wysoką zawartość jonów srebra, czyli ta powłoka wewnętrzna w środku tej rury jest pokryta jonami srebra i ma to cel antygrzybiczny i antystatyczny, żeby nic się nie osadzało, żeby żadna wilgoć, żaden grzyb się tam nie pojawił, żebyśmy mieli zawsze świeże i czyste powietrze w naszym domu. Bardzo ważne, te rury mają atest PZH oraz przechodzą przed wypuszczeniem jeszcze testy szczelności. Tutaj możemy zobaczyć plombę, która jest zakładana każdorazowo na krążek, który przejdzie test szczelności przed wypuszczeniem go do sprzedaży. Także kanały elastyczne, tak jak sama nazwa wskazuje, są elastyczne, ponieważ umożliwiają poprowadzenie ich w dowolny sposób, są łatwe w montażu. Można powiedzieć, że jeżeli ktoś decyduje się na taki samodzielny montaż, to jest to jak najbardziej system, który jest do rozprowadzenia samemu, ponieważ możemy według projektu poprowadzić kanały tak jak chcemy. Jeszcze zobaczymy sobie rurę z bliska. Jonów srebra tutaj nie widzimy. Średnica wewnętrzna to jest 61 mm, natomiast średnica zewnętrzna to jest 76 mm i taki kanał elastyczny doprowadzony do anemostatu 1 może transportować około 30 metrów sześciennych świeżego powietrza na godzinę. W momencie, gdy mamy już rekuperację ustawioną i wyregulowaną, to wartość jest często obniżana, ponieważ nie potrzebujemy aż tak dużo wymian całej kubatury powietrza w naszym domu. Wystarczy w zasadzie 3, 4, 5, maksymalnie 6 wymian w całym domu i pozwoli to na naprawdę komfortowe spędzanie czasu w swoich czterech kątach. Dzisiaj to tyle. Chciałem, żebyście zobaczyli, że rury, które będziemy stosować w naszych instalacjach, są naprawdę bardzo dobre jakościowo, a w następnym odcinku pomówimy sobie o skrzynkach rozdzielczych InvestClima, o systemie rozdzielaczowym InvestClima. Także do zobaczenia, cześć!